się gorąco mi w tej czopce zrobiło. Ale święta gorąca atmosfera, to gorąco pod czopką musi być. Dzień dobry YouTube. Przejściowe studio Seven Nutrition Mikołajkowe. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Strength, Condition and Performance. Niesamowite rzeczy się tutaj dzieją, bowiem człowiek się naprawdę bardzo mocno poświęca tylko w celu charytatywnym. Tylko albo aż, bowiem jedna z dziewczynek potrzebuje pomocy i jedną z pomocy zaoferował również tutaj Michał. 24 godziny będzie robił burpisy, padnij, powstań, ramiona w górze. Wszystko jest pod reguły ustalone, żeby dokładnie to zrobić, odpowiednie zliczenie. Potem Wam szybciutko powiem, w jaki sposób jest to zaplanowane, jak to wygląda, jak odżywia się przez te 24 godziny, jak chodzi do toalety przez te 24 godziny, ale ten odcinek to nie tylko burpisy i bicie rekordu, również w tym odcinku zajrzymy do Maxa, zobaczymy jak tam miesza w garach, czy przygotowuje może jakieś świąteczne potrawy, czy będzie inaczej się odżywiał święta. Zajrzymy również do Marcela, czy Marcel nadal trenuje, czy nadal ma ochotę na wyjście na scenę. Mam nadzieję, że tak, ale przekonacie się będąc z nami od początku do końca. Zajrzymy również do Marty i Anety, czy nadal trenują, czy przygotowują się do kolejnego sezonu, w jakim okresie rozwoju są swojej sylwetki. Także pozostańcie z nami, jak zawsze mówiłem, od początku do końca. Pozostaje mi życzyć Wam tylko wesołych świąt. Ole, rypło. Jak to wszystko jest technicznie zaplanowane? Otóż 24 godziny są robione przez Michała burpisy. Jest to podzielone na 25-minutowe jednostki, czyli w godzinę robi 50 minut burpisów, 10 minut przerwy, podzielone na pół godziny, czyli 25 minut robi burpisy, 5 minut ma przerwę. W tym czasie zaplanowane są posiłki oraz picie itd., itd. W każdej minucie robi 9 burpisów. Tak to jest zaplanowane. 9 burpisów, więc zostaje tam gdzieś tam kilka sekund zawsze w minucie, żeby chwileczkę odpocząć i przejść do następnej minuty i do 9 burpisów. W międzyczasie widzicie, że również koleżanka podopieczna, śmieję się, bo Marcin kichnął, podopieczna również pracuje razem z Michałem, ona chce pobić swój rekord, potem zobaczycie, pogadamy też z nią, może mi się uda chwileczkę z nią porozmawiać. Tak to wygląda. Te 5 minut zaplanowane jest po to, żeby wypić, napić się i zjeść. Posiłki są lekkostrawne, gdzieś tam chyba raczej płynne, jak już widziałem, jest 60 litrów płynów uszykowane na te 24 godziny, to jest minimum. Także ja również myślę, że po takim 24-godzinnym wyzwaniu charytatywnym burpisów, myślę, że u Michała też będzie 3-4 kg mniej na wadze, bo to jest niesamowity wyczyn i wysiłek. W międzyczasie Michał robi. Powiedz mi cześć. Cześć. Też razem z Michałem widzę, równo jedziesz. Jak masz na imię? Magda. Magda, to jest twój jakiś też cel, żeby zrobić? Wspaniały trener. Czyli to jest twój trener? Tak. Dobra, wiem, że ty masz jakiś swój rekordzik. 3045 w 12 godzin. A twój cel jest dorównać dzisiaj trenerowi, czy po prostu przebić swój rekord? Przebić swój rekord. Nie marudzę ci, bo wiem, że tutaj odpoczynek jest bardzo cenny, także no życzę powodzenia. Dziękuję. Spotkałem też Tomka. Cześć Tomek. Cześć, cześć. Wiele cię łączy z Michałem, tak sportowo. Na co dzień widzimy się tutaj jako trenerzy, ale poza tym no, też nagrywam, też się tym zajmuję, także no, cały materiał z Michałem chcę przygotować. Będzie jakiś dłuższy, także no. A gdzie będzie można zobaczyć ten materiał? Na pewno YouTube, gdzieś tam u mnie na kanale i głównie u Michała na pewno na wydarzeniu będzie to wrzucone, także... Okay. Możemy to powiedzieć na jakim kanale, na twoim, czyli gdzie? Tomek Weightlifting. Okej, okay, to już tam sobie znajdziecie. Powiedz mi, bo na pewno byłeś przez całą drogę przygotowania Michała do tego przedsięwzięcia. Jak to mniej więcej wyglądało? Długo się trzeba przygotowywać do takiego czegoś? Długo to na pewno długo, ale myślę, że proces tutaj był na tyle długi, że Michał pierwsze rekordy no to już pobijał dużo, dużo wcześniej, także ta praca na tak dużej wydolności jest od dłuższego czasu. Pierwszy rekord to był 3000, później 4, później 12 godzin, no i z 12 godzin urodziło się 24.
serię. Poczekaj, czyli tak, około 3-4 tysięcy w 12 godzin, czyli średnio no około powiedzmy 7 tysięcy? W 12 godzin było zrobione 6 tysięcy. 6 tysięcy. Także tutaj celem jest zrobienie 10. To jest nieoficjalny rekord Guinnessa, także 10 tysięcy trzeba przebić. O kurczę, także stąd nie widzę, bo jestem ślepy, ale tam czas sobie biegnie. Liczby chyba też są, ile jest burpisów wykonanych. Będą wpisane na tablicy tam po lewej. Okej. Zorganizowanie czegoś takiego, no bo to tak, musi być gdzieś jakiś sędzia, który cały czas obserwuje, no bo sam sobie nie jest w stanie liczyć. Na pewno jest osoba, która to liczy cały czas razem z nim, za niego, dla niego. Zegarek leci, jeden na pewno, drugi jest na ręce, na pewno będzie rzetelnie. Słuchajcie, cały materiał zobaczycie u Tomka, również na kanale, u nas tylko taka malutka migawka, także no super, trzymamy kciuki. No pięknie, dziękuję. Również. Zobacz, Marcinek, jakbyś chciał w domu mieć taboreciki, których ci nigdy nie przestawi, to są właśnie te taboreciki. 56 kg 45 lub 90, gdzie ustawisz, tego nie idzie ruszyć. Także tam cię postawisz, tam ci nikt nie przestawi. Polecam. Michał, wreszcie udało mi się ciebie wyrwać. Tak, witam, dzień dobry. W ogóle gratulacje i dużo rzeczy bym tutaj rozmówił, ale czas jest bardzo cenny. Widzisz, szybko mówię. Słuchaj, no 24 godziny, ile ci jeszcze zostało? No zostało, mamy półtorej godzinki za mną, no to jeszcze ile? 22,5 godzinki. Na razie fajnie, 9 burpeesów co minutkę przez 25 minut, 5-6 minut przerwy. Jeżeli to by się udało utrzymać, no to mamy założenie 10 800 sztuk. No zobaczymy, nie chcę mówić tak, nie chcę mówić nie, ale postaram się to utrzymać. Czyli to też twój kolejny będzie taki życiowy rekord, bo wiem, że 12 godzin tam było 6 tysięcy, tak? Tak, 12 godzin było 6061 sztuk, wcześniej były 4 tysiące, 3 tysiące, także no jest to jakiś tam kolejny kroczek w głowie, żeby gdzieś tam sobie iść dalej, spróbować zobaczyć, jak to jest. A przy okazji pomagać, bo pomagasz tej dziewczynce. No dokładnie, zawsze gdzieś tam przy okazji tych burpeesów 4, czy tam tych 6 tysięcy organizowaliśmy zbiórki, teraz też pomagamy Mai, dlatego no fajnie, dziękuję wszystkim, którzy się gdzieś tam przyłączą, którzy rzucą do puszki, czy też przez przelew jakakolwiek kwota. Mój cel to jest swoją drogą, natomiast pomoc Mai też jest mega ważna. Dziękuję. Tomek już mówił, że jesteś facetem z wielkim serduchem i to widać i na pewno z ogromną wytrzymałością i wolą walki, bo tu niewątpliwie psychika też będzie odgrywała ogromną rolę. Tak, zdecydowanie, mam nadzieję, że ta gdzieś tam głowa, te myśli będę gdzieś tam odpychał na bok, które mówią mi, żebym skończył. Na razie jest okej, bo zobaczymy, jeszcze noc przede mną, także no, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Będzie wszystko dobrze. A jakby cię tam coś przycisnęło mocniej na dłużej niż 5 minut do toalety, to co? No to wtedy będę gdzieś tam skakał więcej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dobrze, wszystkiego dobrego. Dzięki. Ja już gratuluję. Dzięki wielkie, dzięki, naprawdę. Jest ze mną właściciel klubu, chciałem tak powiedzieć. Tak, Łukasz Bodura, jestem tutaj właścicielem, twórcą tego miejsca. A również trenerem. Tak, jestem również trenerem. To moja pasja i moje marzenie się spełniło właśnie. Czy też czynnym zawodnikiem? Nie jestem zawodnikiem, jestem tylko trenerem. Okej. Tutaj fantastyczne przedsięwzięcie odbywa się właśnie w tym klubie. Czy też maczałeś w tym palce? Nie maczałem w tym palców. Tylko i wyłącznie tutaj wspieram mentalnie tego człowieka. Będę opowiadał o nim wnukom na pewno kiedyś. Niesamowity człowiek. Tak rozmawiałem chwilę z Michałem, bo nie chciałem mu tam zabierać cennego czasu, bo wiem, że to nie jego pierwsza taka pomoc w ogóle ludziom. Tak. Jest to człowiek skromny, który rzeczywiście potrafi pomagać. Wcześniejsze akcje też były rzeczywiście skierowane na pomoc dla chorych dzieci. Teraz znowu pomaga Michał chorej dziewczynce. Miejmy nadzieję, że uzbiera tutaj troszkę pieniążków, że jakieś może większe firmy włączą się do tej współpracy z Michałem i będą pompowały trochę więcej pieniążków niż tylko my jako ludzie tacy po prostu tak. Fizyczni tacy normalni. Bidoki, także też rzucimy na pewno parę groszy, życzymy dziewczynce zdrowia. Słuchaj, no powiedz mi, że tak szybciutko wspomnę, bo jesteś właścicielem klubu, to jest taki specyficzny klub. No tak, jest to specyficzny klub, jedni na to mówią duże studio treningu personalnego, jedni na to mówią mała kameralna siłownia. No jest takie hybrydowe miejsce, w którym spotykają się zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści na naprawdę wysokim poziomie.
No i wszyscy mogą się tutaj fajnie bawić. Masz na myśli profesjonalistów w jakiej dziedzinie sportowej? Wiesz co, mamy tutaj na przykład mistrza siatkówki plażowej, mamy tutaj olimpijkę z tenisa stołowego, mamy tutaj dużo siatkarzy różnego rodzaju. Kulturystów rzeczywiście tutaj nie mamy zbyt dużo, ale mamy też zawodników trójboju siłowego, no ten typ jest specyficzny i pod to skonstruowany. Różni zawodnicy do nas przychodzą, tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak, rzuciłem okiem sobie tutaj na ten sprzęt. Poza tym, że nogi, bo nogi to wiadomo, siady tutaj to jest podstawa, to praktycznie można tutaj każdą grupę doskonale przetrenować, bo tu widzę sztangielki, no zacne są. Tak, mamy też taką fajną sztangielkę regulowaną, na którą możemy założyć sobie w sumie wszystkie talerze, które tutaj mamy, więc możemy zrobić najcięższą sztangielkę, jaką mamy w Polsce. My sobie przejdziemy, chodźcie na sekundkę, bo mam pytanie o te taboreciki. Tak, te taboreciki, numerowane taborety do treningu funkcjonalnego. Są to worki, może jak ktoś nie miał nigdy okazji targać nic ciężkiego, powinien przyjść do nas i rzeczywiście zmierzyć się z czymś, co jest na przykład swoją wagą i spróbować unieść takie coś, przenieść na jakiś tam dystans. Jeszcze by mnie interesowało, co tam jest w środku, bo tam chyba sam piasek to by tyle nie ważył. Nie, jest to piach, zbity piach. Zbity piach? Tak, zbity piach. Czyli piosek jest naprawdę, może być ciężki. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję serdecznie. Wpadajcie na trening również do klubu, dobrze przeczytałem, Strength Condition Performance. Tak jest. Yes, of course, I'm speaking English very well. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. Witajcie ponownie, dawno mnie nie było na kanale, teraz już jestem, myślę, że zagoszczę troszeczkę na dłużej i częściej będziecie mnie widzieli. Moja przerwa była spowodowana tym, że nabawiłem się kontuzji barku, nie mogłem się wyleczyć z tego. Walczyłem długo, blisko rok czasu, teraz jest już lepiej, wracam na swoje tory, zarówno jak i treningowe, jak i żywieniowe, tak, jak całą tą otoczkę z powrotem, bo nie ukrywam, że poprzez tą kontuzję odpuściłem troszeczkę też i suplementację, jak i to żywienie. A teraz zapraszam Was na trening. Dzisiaj zrobię klatkę i barki, a w międzyczasie poopowiadam Wam dalej, jakie mam plany i co w dalszej niedalekiej, w sumie dalszej niedalekiej przyszłości u mnie będzie. Dziś jesteśmy w Człuchowie u mnie w studio treningu personalnego, gdzie na co dzień zajmuję się swoimi podopiecznymi. A i też raz na jakiś czas robię tutaj swój trening. Dzisiaj właśnie przypada ten dzień. Pierwszym ćwiczeniem będzie ściąganie linek z wyciągu górnego na bramie. Co do mojego treningu, teraz po powrocie, po tej kontuzji, to długo trenowałem full body. Były to 2-3 treningi w tygodniu. Jakoś konkretnie planu treningowego nie miałem rozpisanego. W tej chwili przeszedłem na split. Łączę, tutaj bardziej koncentruję się na dwóch partiach. W dniu dzisiejszym z klatką będą barki, później mam plecy trenuję z tylnym aktonem barków i z tricepsem, biceps z tego względu, że jest słabszy, trenuję go z nogami, nogi jako pierwsze i biceps później dorzucam właśnie po treningu nóg. Tak to u mnie wygląda, 3 takie segmenty treningowe i przeplatam to. Co do ćwiczeń jako główne, to mam takie 2-3 ćwiczenia, które są zawsze i jednym po prostu jedno ćwiczenie jest, które w danym dniu treningowym dorzucam i manipuluję sobie nimi.
Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Teraz będzie unoszenie, przyciąganie linek z wyciągu dolnego na bramie. Tutaj bardziej będziemy angażować górną część klatki piersiowej. Co do wspomnianej kontuzji barku, to tak naprawdę nie wiem, kiedy to się stało. Po prostu któregoś dnia wstałem i nie wiedzieć czemu nie mogłem nawet ręki unieść do góry. Ciężarek 2-kilogramowy męczył mnie i sprawiał olbrzymi ból. Korzystałem z usług fizjoterapeutów i tak jak pomagało, to 2 dni później było cały czas, powracało to wszystko, ten ból. Aż w końcu trafiłem na takiego fizjoterapeutę, który naprawdę, wydaje mi się, że to jego pomoc mi pomogła i sprawiła, że ten ból ustąpił. Pokazał mi kilka ćwiczeń właśnie na gumach. Po wykonaniu tych ćwiczeń po 3 dniach odczułem naprawdę ulgę, po czym zacząłem trenować i stopniowo zwiększałem te obciążenia, także teraz już 20 kg przy wznosach ramienia do boku. Czuję delikatny dyskomfort, ale z tym już można trenować, delikatnie zaciskam zęby i ćwiczę, tak więc mogę już powiedzieć, że praktycznie wracam w 100% już do treningów. Kolejnym ćwiczeniem będzie wyciskanie hantli na ławce dodatniej i tutaj połączymy to z tradycyjnymi pompkami. Ja mam do tego takie specjalne łapki, także ćwiczenie można wykonać sobie w domu. Co się tyczy diety na dany moment, to jest ona w takich 70-80%. Nie ukrywam, że pozwalam sobie na różne dziwne rzeczy, ale muszę stwierdzić, że jednak przez tyle lat odżywiania się stricte kulturystycznie, jednak mój organizm nie reaguje dobrze na takie odstępstwa. Co do suplementacji, to zawęziłem ją tylko do witamin i minerałów. Białeczko okazjonalnie, to w zależności od tego, czy w posiłku jest wystarczająca ilość mięsa. Albo jeżeli mam ochotę na coś słodkiego, a tego nie mam przy sobie, no to wtedy takiego szejka sobie wypijam. No i po treningu oczywiście również izolacik wskakuje. To jest właśnie tak bardzo ubogo na dzień dzisiejszy. Oczywiście z dnia na dzień, kiedy będę coraz mocniej wchodził w ten trening i tą dietę sobie unormuję, wrócę już w całej okazałości do tego mojego życia kulturystycznego. Ćwiczeniem kończącym trening klatki piersiowej będą rozpiętki z hantlami w leżeniu na ławeczce. Zaczynamy teraz bareczki, to co ja lubię najbardziej, więc pierwszym ćwiczeniem będzie unoszenie ramion do boku,
z dolnego wyciągu właśnie na bramie. Przed nami drugie ćwiczenie na barki, ale zanim do niego dojdzie, to pewnie jesteście ciekawi, co tam, jaka przyszłość przede mną. Sam nie wiem, chciałbym wiedzieć. Mam delikatne plany na to, żeby wrócić na scenę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie i z formą, i z tym wszystkim. Żyjemy teraz w takich dziwnych czasach, że niczego nie możemy tak naprawdę sobie zaplanować, więc będę robił swoje, żeby zdrówko tylko było, dopisywało, a jakieś tam plany mam nakreślone, o których mam nadzieję, że będę Was na bieżąco informował. A teraz przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Trzecie ćwiczenie będzie to podciąganie tego oto drążka wzdłuż tułowia, ale w pozycji leżącej. W tym ćwiczeniu mocno angażujemy tutaj właśnie też boczne segmenty naramiennego. Bardzo fajne ćwiczenie. Alternatywne do tego, które można wykonać ze sztangą lub ze sztangą bądź z hantlami. Zostało nam ostatnie już ćwiczenie, wyciskanie sztangi na maszynie Smitha. Przede mną jeszcze dwie serie, tak więc lecimy. Dziękuję Wam za uwagę. Ja już skończyłem trening. Wracam, więc za dużo hejtów nie przyjmuję. Nie piszcie. Jak macie jakieś propozycje, sugestie, z kim potrenować, co chcielibyście zobaczyć, to proszę piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będę troszeczkę częściej niż dotychczas na kanale, więc do zobaczenia niebawem. Witam Was, z tej strony Max. Ostatnio widzieliśmy się na treningu. Był to jeszcze okres redukcji, natomiast teraz jesteśmy w kuchni. Jesteśmy w mojej kuchni, czyli co? To oczywiście jest okres masowy. Także pokażę Wam dzisiaj moje posiłki okołotreningowe. Z tego względu, że jest to okres masy, troszeczkę, to żywienie wygląda zdecydowanie inaczej niż w okresie redukcyjnym. Jedzenia jest bardzo dużo, więc trzeba wspomagać się takimi produktami, które są lekkostrawne, które gdzieś tam dajemy przejeść. Także ja Was tutaj zapraszam. Jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, będzie to klejk ryżowy z izolatem. Także tutaj mamy izolat, mamy klejk ryżowy. Czyli powiem Wam, że nie jest to zbyt finezyjne danie, natomiast w tym momencie, kiedy muszę zjeść 150 gramów, dobrze pamiętam, węglowodanów przed treningiem, wybieram takie produkty, które po prostu dobrze się trawią, po ich zjedzeniu mogę w miarę szybko zrobić trening, nie będą mi gdzieś tam zalegać. Jako tłuszcz do tego posiłku mamy tutaj masełko migdałowe. No i oczywiście owoce. Mój faworyt, czyli borówki, bardzo często ich używam oraz ja lubię zawsze dodać sobie troszeczkę owoców mrożonych. Ananasa z mango,
jako trochę takiego owoca mrożonego. Często mrożę sobie też borówki, tak? Tylko że dzisiaj nie zdążyłem. Wrzucam sobie te borówki po prostu do zamrażarki i też w takiej formie mrożonej. Także żeby ilość węgli nam się zgadzała, musimy trochę tego załadować. W moim przypadku 150 gramów. Porcja musi być duża. Właśnie jak byliśmy w Stanach, to faktycznie to, co mówią ludzie, tak tam jest. Wszystko jest duże, wszystko jest big. Płatki śniadaniowe były w takich workach, które wyglądały jak karma dla psów. Auta na ulicy. Jak wyjeżdżasz na ulicę, to czujesz się jak w GTA. Jeszcze do tego, jak masz jakieś fajne, duże auto, to naprawdę wrażenia są ciekawe. Dobra, mamy 150 gramów. Dodajemy sobie izolat. Izolatu będzie 70. Nie powiem czego. W Stanach ciężko było się przestawić, jeżeli chodzi o wagę, tak? Większość rzeczy nie było podane w gramach. Często jest tam też wszystko podane nie na 100 gram, tylko do danego produktu. Czyli produkt ma 40 gram, czyli wartości energetyczne były podane do danej ilości produktu, który mamy w opakowaniu. Także trochę to było kłopotliwe dla nas na początku przy przygotowaniu posiłków, bo nie dość, że jednostka miary inna, to jeszcze nie były te wartości podane do 100 gramów. Także do naszej wykwintnej potrawy potrzebujemy jeszcze wodę. Wodę dodajemy na oko, tak żeby nam się uzyskała, tak żebyśmy uzyskali dobrą, odpowiednią konsystencję. W okresie redukcyjnym to by cieszył się bardzo, jakby taką miskę miał. A co jest najgorsze, że podczas okresu masy człowiekowi się nie chce jeść już takich ilości jedzenia i niestety, ale trzeba zjeść tyle. Tym bardziej, że ja jestem osobą taką z natury szczupłą, więc u mnie ilość węglowodanów w diecie zawsze jest dość wysoko. Waga w sumie w porównaniu do wagi startowej jest na ten moment wyższa o 13 kg. Przy takim zachowaniu dosyć dobrej jakości. No więc przy tych 115 kg trzeba troszeczkę tych węglowodanów wrzucić. U mnie dzień treningowy na ten moment to jest 700 gramów. Do tego dodajemy sobie buróweczki. Dobra, trochę burówek. Trochę ananasa oraz mango. Okej, mamy 200. Planowo było 200, jest 215. Na masie nie będziemy wybierać. Im więcej uda się wcisnąć, tym lepiej. Przynajmniej tak jest w moim przypadku. I źródło tłuszczu. Czyli masło migdałowe. W ogóle uważam to za zaletę też takiego posiłku, że można go tak szybko przygotować, bo tak naprawdę na masie człowiek staje się takim trochę leniem, niedźwiedziem. I przygotowywanie posiłków już nie jest tak fajne jak podczas okresu redukcyjnego, gdzie mamy te zdolności kulinarne wyostrzone. Robimy różne ciekawe rzeczy z niczego, bo wtedy nie możemy tak naprawdę zbyt wiele. Nasze jedzenie jest gdzieś tam mocniej ograniczone i jest go zdecydowanie mniej. Natomiast na masie, jak możemy poszaleć, to najzwyczajniej w świecie nie ma już ochoty. Okej. Tłuszcze się zgadzają, węgle się zgadzają, białko w formie oczywiście izolatu, żeby się szybko wchłonęło. No i zobaczcie, tak wygląda posiłek mój przed treningiem. Dokładnie tam 60 gramów białka, 150 gramów węglowodanów. Jako że Marcin trafił na właśnie mój okres okołotreningowy, także sprzątamy posiłek przedtreningowy. Zaraz on pójdzie, będzie zjedzony, natomiast przygotuję sobie od razu posiłek też po treningu. Tutaj jest mój pomocnik do przygotowywania posiłku potreningowego.
Tutaj jako źródła węglowodanów użyjemy sobie płatki owsiane. Ostrzegam, w posiłku potreningowym jest jeszcze więcej węgli. Mąkę używam najczęściej mąki ryżowej, no i dzisiaj mamy mąkę kukurydzianą. Też czasami ją stosuję. Jeszcze mamy 50 mąki, 130 płatków. Zalewamy sobie wszystko białkami jaj. Żeby ilość białka nam się zgadzało, to dorzucamy sobie tutaj jeszcze troszeczkę izolatu. Jeszcze 25 izolatu. Ja osobiście bardzo lubię cynamon i ze względu na smak, i ze względu na jego właściwości. Wiadomo, że cynamon fajnie wpływa na naszą gospodarkę cukrową. Także warto trochę dodać. A, i proszek do pieczenia. 3 gramy proszku do pieczenia dodaję sobie, żeby nam troszeczkę lepiej wyrósł. To jest oczywiście część posiłku, to jeszcze nie jest wszystko. Bo tak jak mówiłem, tych węglowodanów będzie więcej. Mamy wymieszaną zaprawę, że tak powiem. Także musimy sobie ogarnąć patelnię. I tu już zadziała się magia. Mamy pierwszy posiłek, do którego używamy kuchenki i gazu. Patelnia prysznięta cooking sprayem z 7 Nutrition, naszym nowym produktem, którego brakowało mi bardzo w sumie w naszym asortymencie. Przez wszystkich zawodników i zawodniczki standardowo używany produkt, natomiast od niedawna w naszej ofercie, ale fajnie, cieszę się. O, to może nie będzie wyglądać ładnie, ale ma smakować. Także naszą masę sobie wylewamy i to co ważne, malutki ogień, bo wielu z Was, czy moich podopiecznych narzeka, że zawsze im się omlet spali. Jak będzie duży ogień, to się spali, ale jak zrobimy to pod przykryciem, na małym ogniu, to on tutaj będzie sobie dochodził. Wyciągam mój następny produkt do mojego omleta. Myślałem, że mi zjadł ktoś. Ale jest dżemik. Dżemik normalny, prawdziwy, taki zwykły dżemik. I jeszcze tutaj jest tajnik mojego trenera. To tylko mogą zawodnicy Radzia. Haribo. Żeby ilość węgli się zgadzała, to musimy jeszcze tutaj 50 dołożyć. O, patrzcie, to jest życie, nie? Na masie. Tak jak widzicie po treningu, część węglowodanów u mnie pochodzi z cukrów prostych. Właśnie tak jak tego dżemu będzie 100 gramów. Takich żelków jest 50. Pora potreningowa jest u mnie taką porą, gdzie tak naprawdę spokojnie z takimi cukrami prostymi organizm sobie radzi i żeby taką ilość węglowodanów upchać, część pochodzi ze złożonych, część pochodzi z węgli prostych. Było kilka fajnych startów, kilka fajnych wyjazdów, między innymi Olimpia Amatorska w Portugalii, Olimpia Amatorska w Hiszpanii, których założeniem moim było, żeby wygrać kategorię Masters, ponieważ już kwalifikuję się wiekiem, żeby w takiej kategorii startować, także udało się. No, w Portugalii wygrałem Masters, w Nasheru Classic we Włoszech tak samo, kategoria Masters, też tam było złoto. Natomiast jeżeli chodzi o kategorię Open, Pro Qualifier, tutaj trzecie miejsce na Olimpii w Portugalii to taki najlepszy wynik z poprzedniego sezonu. Cały czas udawało się te top 5, zazwyczaj to było czwarte miejsce, trójeczka w Portugalii, czyli tak naprawdę no, zamknąłem sezon tak jak chciałem, czyli top 3 kategorii Open, złoto w kategorii Masters. Natomiast teraz co? Mamy sporo czasu, poświęcamy sobie tak naprawdę gruby rok na budowanie masy mięśniowej. Do limitu brakuje jeszcze około 4 kg. Zależy jak do tego tam podejdziemy, jak się rozegra ładowanie. Także z Radziem ostro pracujemy nad dokładaniem tej masy. Natomiast jeżeli chodzi o wyjście, myślę, że to dopiero będzie okres jesienny. Także
Jeszcze kalendarz nie jest pełen, gotowy. Wiemy, jak będą wyglądały zawody w Polsce, także wiemy, że sezon zaczniemy na początku września, tak? 3-4 września bodajże będą się odbywały na FIWE zawody NPC. Na pewno będzie Radek też organizował tam Słodkiewicz Classic, więc będzie to początek sezonu. No i potem będziemy celować na pewno też jakieś fajne zawody typu Olimpia Amatorska. Lubię bardzo kierunki takie jak Portugalia, Hiszpania. Tam jest zawsze impreza na wysokim poziomie. Tam są świetne obiekty, w których są te imprezy organizowane. Poza tym jest pięknie, jest ciepło, więc zawsze fajnie połączyć to z jakimś przyjemnym wyjazdem. Omletos dochodzi. Pokażę Wam patent na przerzucanie. Podejrzewam, że większość z Was już wie, o co chodzi, ale często niektórzy mają problem, że ten omlet się rozwali i tak dalej, więc u mnie wygląda to ciach. I zobaczcie, jak wygodnie sobie go przerzucamy. Z drugiej strony potrzebuje minutkę, dwie i będziemy mieli gotowego omleta. No i dobra, wyrzucamy sobie omleta. U mnie króluje oczywiście brzoskwinia. Nie wiem dlaczego, ale nie przepadam za truskawką. Wolę brzoskwiniowe. Coś w ten deseń. Także też, żeby było wszystko ładnie, prawidłnie, żeby się węgle zgadzały, żeby trener nie mówił, że Max leci w kulki. Także musimy stówkę dołożyć. Ok. Tutaj do tego żelki i po treningu właśnie wyjdzie taki posiłek. Nawet na masie z taką ilością dżemu da radę ogarnąć to. Jeszcze jeżeli chodzi właśnie o źródło białka, tak jak widzicie, tutaj też białka jaj, izolat. Przy ilości 400 gramów białka dziennie, tak jak jest u mnie w tym momencie, no to izolaty są naprawdę zbawienne, bo zjeść taką ilość białka z mięsa, myślę, że niewykonalne. Natomiast jeżeli się posilamy tutaj izolatem, bo jeden posiłek jeszcze dodatkowo w międzyczasie jest w formie takiego szejka, do którego dodaję izolat, dodaję też sobie karbo. O, mamy też od jakiegoś czasu na szczęście nasze siódemkowe i nie trzeba używać karbo z innej firmy, także mieszam sobie też karbo i mieszam sobie izolat i jest to jako taki jeden dodatkowy posiłek pomiędzy posiłkami, żeby po prostu tą ilość kalorii zmieścić. No co, ja mam omleta przygotowanego, mój posiłek przetreningowy też czeka, ja już się nie mogę doczekać, żeby go zjeść i iść zrobić moje plecy. I to jest właśnie pizza, ale na słodko, to jest wersja po polsku. Co prawda we Włoszech dawali dosyć dobrą pizzę, ale ta jest też niczego sobie. Także mam nadzieję, że troszeczkę niejadkom, osobom, które mają problem na masie, pokazałem jakąś fajną opcję posiłków, które dosyć łatwo można przygotować, bardzo szybko. O, parzy mnie. I będą mogli w ten sposób sobie gdzieś tam swoje posiłki przygotowywać, także smacznie, szybko. A Was zapraszam do komentowania, do opisania, jak wyglądają Wasze posiłki okołotreningowe. Być może wykorzystamy Wasze przepisy w kolejnych odcinkach. Dzisiaj na mojej rodzimej siłowni goszczę dwóch wspaniałych gości. Martę Dudzińską i Marcina Drechnę, kameruję kulturystów. Z Martą nie widziałyśmy się już tak naprawdę półtora roku. Dużo, bardzo dużo zmian zaszło w naszym życiu. Tak, sporo się pozmieniało i u mnie, i u Ciebie. Tak, myślę, że przejdziemy sobie do treningu. Przy okazji zrobimy sobie z Martą dzisiaj trening, co prawda niedziela, ale full body workout zaliczymy, jak jesteśmy razem wspólnie. No i opowiemy troszeczkę, tak. Co się zmieniło. Anetka, opowiedz coś o minionym sezonie startowym. Także mój miniony sezon startowy teraz jesienny w Lidze Pro był bardzo długi. Startowałam od początku września, wyleciałam najpierw do Stanów i tam zaliczyłam dwa starty. Jeden, jak tam poszło? Jesteś jeden, zadowolona z tamtejszych startów? Jestem zadowolona, tak. Jeden był na Florydzie, gdzie zajęłam miejsce w środku stawki. Drugi start był w Teksasie, gdzie też uplasowałam się
tym razem już w top 10 i też gdzieś tak po środku stawki byłam. Na, jak na amerykańskie kryteria oceniania i zawodniczki, z którymi stanęłam na scenie, myślę, że było bardzo dobrze. Kolejne starty wróciłam do domu, później od razu startowałam we Włoszech. We Włoszech, tak. Kolejny start był we Włoszech, następny był w Polsce i już kolejny później za tydzień po Polsce, znaczy nawet to nie był tydzień, bo to było tak naprawdę 5 dni, był w Czechach, w Pradze. Czyli bardzo intensywny sezon. Tak, tak. Ale jesteś chyba zadowolona. Jestem zadowolona od 4 tygodni, teraz już 5 będzie szedł, jestem na off-sezonie. Udało mi się już przybrać 5 kg, więc tak optymalnie kilogram na tydzień. No i co? Wypoczęłam. No i zabrałam się też do pracy, bo kolejny sezon startowy za rogiem. Okej, Marta, od Twojego ostatniego startu też bardzo wiele się pozmieniało. Wiem, że byłaś chora. Długo się leczyłaś. Tak. I w ogóle byłaś ostatnio też załamana tym faktem, że podejrzewałaś, że nie będziesz mogła w ogóle brać udziału i startować w sportach sylwetkowych, w zawodach. Tak, wiele się pozmieniało. W czerwcu, w lipcu zaczęłam się diagnozować. Tak, w czerwcu zakończyłyśmy razem wtedy sezon. Tak, tak. Nagrywałyśmy filmik dla Seven Nutrition, tak. Wtedy się spotkałyśmy. Tak. Wtedy też miałam plany, że będę na jesień, na wiosnę normalnie startować. Niestety wyszło jak wyszło, problemy z jelitami, SIBO, IMO, potem tam inne jeszcze przygody z pasożytami, ale wszystko już jest na dobrej drodze, także teraz planuję startę na wiosnę. Podobnie jak Ty, zmieniłam trenera, tyle że teraz mam dwóch trenerów. Teraz mam dwóch trenerów, którzy mnie prowadzą. Jeden prowadzi mnie pod kątem żywieniowym, drugi tak pod kątem treningowym. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy. Robię swoje i czekam na wiosnę i na starty. Anetka, widziałam, że również zmieniłaś trenera. Jest nim James z Ameryki. Powiedz coś więcej, co się zmieniło w Twoich przygotowaniach? Jak to teraz wygląda? Czy jest to okres masowy? Czy dalej redukcja? Co się zmieniło w moich przygotowaniach? No, w moich przygotowaniach na pewno zmieniło się bardzo dużo pod kątem żywieniowym i treningowym. Trenujesz więcej, mniej? To znaczy tak, jesz więcej, mniej. Ale mam zupełnie inny plan treningowy ułożony. Jest troszeczkę mniej intensywny niż był do tej pory. Czyli mniej objętościową. Tak, ale jednostek treningowych jest 5 krótkich, na konkretne partie, które są do poprawy. Oczywiście cardio robię do tej pory, znaczy się jak na razie, robię 7 razy w tygodniu, ale to już bardziej ze względów moich takich zdrowotnych i pod kątem kardiologicznym, bo wcześniej miałam zakrzepicę i teraz, żeby się przed tym uchronić po tych wszystkich startach, dalej kręcę kardio tak samo, jak kręciłam je w czasie redukcji. Okej, a żywieniowe jakieś inne produkty stosujesz teraz? Są inne produkty, tak. Na przykład? Czy to jakaś tajemnica? Troszeczkę są zmienione tłuszcze, to na pewno. Bardziej roślinne, zwierzęce? Bardziej roślinne. Roślinne, okej. Okej, Marta, wiem, że w trakcie ćwiczeń się nie rozmawia, ale ja zadam Ci kolejne pytanie. Powiedz mi, planujesz pierwszy start na wiosnę i rozumiem, że zaczniesz startem u pana Roberta Piotrkowicza w Warszawie, tak? Tak, takie są wstępne plany. Mam w grudniu się widzieć właśnie z moimi trenerami, z Pawłem i z Adrianem, których oczywiście serdecznie pozdrawiam. Mamy się widzieć i ustalić konkretnie, bo póki co nie mamy sztywno ustalonego harmonogramu, kiedy nie ma chyba startowa. Jeszcze do końca pokazanego też kalendarzu. Tak, tak, jest kalendarz. Zawody mają być w kwietniu i w maju. Jeszcze nie wiem, kiedy będę startowała, czy w kwietniu, czy w maju, czy w kwietniu i w maju. Będziemy na bieżąco też widzieć. No i jeszcze oczywiście zagraniczne starty. Tak, tak. I później już starty zagraniczne. Oczywiście zobaczymy, jak ta forma będzie się prezentowała w markach. Będziemy planować, jak tam dalej będzie, czy także rozumiem, głowa już jest nastawiona, długi miałaś odpoczynek. Znaczy ten odpoczynek nie był tak naprawdę odpoczynkiem, bo to było leczenie się z choroby. Tak, tak. Ale miałaś bardzo długi czas, żeby po prostu zaplanować sobie. Tak, zaplanować. Także rozumiem, twój bikini jest też przemyślany, nowy kolor. Coś tam już nowy siedzi. Układ, pozowanie też jest opanowane, bo jak wiadomo, pozowanie ćwiczymy tylko i wyłącznie na masie, uczymy się go, a resztę dopracowujemy na redukcji. Tak, wiele osób wiadomo, o tym zapomina i przychodzi już 2 tygodnie przed startem, zaczynają się uczyć pozowania. Tak, też zwykle dziewczyny do mnie miesiąc przed, że one chcą się uczyć pozowania, bo za miesiąc za mają późno, start. Tak. Bo często dopiero się uczą chodzić, gdzie tu mowa o pozowaniu.
Anetka, jak zaczęłyśmy temat pozowania, powiedz mi teraz przy zmianie trenera, czy też już będąc zawodniczką pro, są zmiany w pozowaniu? Oczywiście, czy, zmiany są bardzo duże. No zupełnie jeśli chodzi inne, o ten układ, tak? Inne są ustawienia, oczywiście w pozach przodem, w pozach tyłem przejścia. Ja ogólnie pozowanie teraz, mimo tego, że dopiero poszłam na OFA, mam ze swoim trenerem co tydzień. Check form robię też co tydzień, bo jestem na OFA. Dodatkowo mam lekcję pozowania z Wiktorią Schmidt, która jest odpowiedzialna za cały Team Atlas. No i co, szlifuję nowy układ, który i tak się zawsze w trakcie sezonu zmienia, bo nie wychodzimy i nie robimy ciągle tego samego, tylko dopracowujemy szczegóły. No i co, mam troszeczkę czasu, ale na pewno no, nie odkładam tego na ostatni moment. Tym bardziej, że jestem sprawdzana przez trenera, jestem sprawdzana przez trenerkę pozowania i muszę wysyłać też filmiki z tym, jak ćwiczę sama w domu. To na pewno też mobilizuje do tego, żeby jednak żeby to trenować. Ja też wysyłam co tydzień zdjęcia, filmik z pozowaniem trenerom, więc jednak to też mobilizuje do tego, że my jesteśmy w okresie masowym, kiedy ta sylwetka no, nie wygląda nie tak, jak podoba nam chciały. Się, my się same sobie nie podobamy na masie. I ciężko nam jest w ogóle pozować, zaciągać brzuch, a jednak a tutaj musimy się rozebrać do tego stroju, musimy zapozować, mimo tego, że pośladki nam się teraz już nie podobają, bo nie są odsłonięte. Musimy to robić, musimy wysyłać czeki. Także na pewno jest to bardzo dobre. Okej, Marta. Wiele osób, wiele kobiet przygotowujących się do zawodów zastanawia się nad tym, czy podoła w przygotowaniach, właśnie mając takie różne schorzenia układu pokarmowego, jak ty miałaś. Pewnie zostało też wyeliminowane u ciebie wiele produktów. Powiedz mi, jak to u ciebie wygląda teraz? Jak są przygotowywane posiłki? Jakich produktów musisz unikać? Oczywiście należy unikać produktów przetworzonych, ale o tym wiemy wszyscy. Teraz już jestem na takim etapie leczenia, że już praktycznie mogę jeść większość produktów i wszystko z jelitami jest w jak najlepszym porządku. Najtrudniej było na pewno na początku leczenia, kiedy miałam dietę typ Follow Foodmap i wtedy musiałam wykluczyć naprawdę bardzo, bardzo dużą ilość produktów. Z warzyw tak naprawdę mogłam mieć tylko marchewkę, pietruszkę i pomidory bez skórki i dopiero później było gdzieś tam wdrażanie kolejnych produktów, więc na pewno to było trudne, ale wszystko zaczyna ale się wszystko jest w głowie, do przejścia. W głowie jest do przejścia. Święta będę oczywiście jadła normalnie, na pewno w Wigilię, 1, 2, może 3 swoje posiłki, a potem już wiadomo, z rodziną Wigilia, się spotykamy, rodziną, jemy, tak jest, to co jest na stole, świętujemy czas, którego nie mamy dla rodziny przez cały rok przygotowań do zawodów. No niestety, będąc zawodnikiem, będąc w takim reżimie, z wieloma wyrzeczeniami, chociaż to jest nasz styl życia, tak i się z tym liczymy, no to nie oszukujmy się, nie mamy czasu zwykle dla rodziny i zwykle znajomi też gdzieś tam są ustawieni na bocznym tor i dopiero później także święta, w tym czasie musimy to nadrobić na pewno. Tak, możemy to nadrobić. Anetka, powiedz, jak twoje święta? Czy będziesz jadła wszystko? Jakie są twoje ulubione potrawy wigilijne? Oczywiście, ja nie mogę się na to doczekać. Może wigilijne potrawy nie tak do końca, no bo tu oczywiście znowu zagości ryba, której się tyle objawa na redukcji. Ale jednak tutaj będzie królował karp. Będzie królował karp, czy jest coś tak, innego? Będzie karp oczywiście zjedzony, będzie kapusta z grzybami, o czym też marzę. A u ciebie jest zupa grzybowa, czy nie barszcz? Zupa grzybowa. Zupa grzybowa, ale najbardziej to czekam na pierwszy dzień świąt. I jak wiadomo, śląska potrawa i wszyscy, co mnie znają, dobrze wiedzą, co uwielbiam. Rolada z kluskami i z modrą kapustą i oczywiście rosołek. To chyba wiem, gdzie spędzę pierwszy dzień świąt. Czuję się zaproszona. Zapraszam, Marta, zapraszam. Nigdy nie jadłam, więc chętnie spróbuję. Po spokojnym, niedzielnym treningu full body workout razem z Martą doszłyśmy do naszego końca. I z okazji zbliżających się świąt chciałyśmy życzyć Wam zdrowych, spokojnych i przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Tak to by życie płynęło u naszych ambasadorów Seven Nutrition. Mam nadzieję, że film bardzo Wam się podobał. Z tej strony chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego, żebyście świetnie spędzili ten czas ze swoją najlepszą rodziną, ze swoimi najlepszymi znajomymi, żeby to był czas miły, czas radości i spokoju. Jeszcze raz od wszystkich ambasadorów i od całej firmy Seven Nutrition wesołych świąt!